Cały czas przed tą premierą mieliście schody. To pandemia, to izolacje, aż wreszcie się udało z 3-miesięcznym opóźnieniem. Najważniejsze, że się udało i myślę, że chyba kawałek fajnej muzyki popłynęło dzisiaj do naszych odbiorców. No właśnie, a dlaczego Bełchatów? Wiem, że jest Częstochowa. Każda miejscowość ma swoje koncerty. Tu jest szkoła w Bełchatowie. Częstochowa ma jutro koncert. Wieluń będzie miał jeszcze troszeczkę później, także każda miejscowość ma swój koncert. Jak długo trwały przygotowania do tego pierwotnego planu? Od początku roku szkolnego tak naprawdę już bierzemy się do roboty i przygotowujemy repertuar, pracujemy nad repertuarem. Stopień trudności, tak jak było słychać, jest różny. Ten repertuar dowolny też nie jest najłatwiejszy, ale jest nieco łatwiejszy od repertuaru, który jest stricte z teatru Buffo, bo to są już naprawdę rzeczy, nad którymi trzeba popracować bardzo długo. I mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować. Uciekali, uciekali, uciekali na osiągu przez pustyni. Przebiega dobór tych młodych talentów, artystów? Zgłaszają się do nas na przesłuchanie dzieci od 7 roku życia. Może być grupa również dorosłych. W Częstochowie jest wspaniale działająca grupa dorosłych. I wtedy decydujemy, czy są predyspozycje ku temu, żeby można było rozwijać. Nie chodzi nam o przyjmowanie już bardzo wykształconych muzycznie osób, tylko chodzi o to, żeby te podstawowe elementy, czyli słuch muzyczny, czyli predyspozycje muzyczne były, a my jesteśmy od tego, żeby pracować i rozwijać. Czy z tej bełchatowskiej grupy będzie można, brzydko powiem, wyłuskać jakąś taką perełkę, diament i później oszlifować jeszcze? No myślę, że troszkę ich tu jest. To jest maleńka grupa, jak było widać, ale to są niezwykle charyzmatyczne dzieci. To są dzieciaki, które bardzo pięknie pracują. Mają bardzo dużo energii i właśnie ta chęć do pracy. No niestety, w czasach tych, kiedy najlepiej to byśmy nie pracowali, tylko byśmy chcieli, aby to szybko było tam do góry, tu przy tej współpracy z Buffo to jest praca. To jest praca, to jest szlifowanie, to jest naprawdę, musi być na najwyższym poziomie. Panowie o to bardzo dbają i od nas oczekują, abyśmy my też tutaj w tych placówkach, w miejscowościach mniejszych też dbali o to, aby było porządnie. Thank you.
czego można tej młodej grupie bełchatowskich życzyć? Żeby spełniali swoje marzenia. Żeby sięgali wysoko, nie bali się, tylko postawią sobie poprzeczkę i dążyli. Na pewno się zrealizuje.